Hej, zapraszam Was dzisiaj na mierzenie moich ostatnich, chyba samych czerwcowych, chociaż w większości może czerwcowych nowości. Szczególnie, że jest sezon wyprzedażowy i większość z tych rzeczy jest na wyprzedaży, a ja kupiłam w wyprzedaży, w promocjach i we wszystkim, co jest w ogóle dostępne. Na początku sukienka, przez którą dostałam trochę załamania. To jest sukienka z HM-u. Ja ją tak tutaj będę trzymać, ponieważ jest jeszcze trochę luźna. Jest ona cudowna. Jest ona w kwiatki, chociaż czasem wyglądam na 3 razy większą, jak się tak patrzę. Ale wygląda ona cudownie. Na początku zamówiłam ją w rozmiarze 44. Stwierdziłam, 44 w HM-ie na pewno się zmieszcza. Nie. Oczywiście, że nie. Ta sukienka wyglądała na mnie tragicznie, więc patrzę się, kupię sobie inny rozmiar. W tej tabeli rozmiarów patrzę się, może 46, nie. Jednak nie, nie ma. 48, jest. A nie, przepraszam, też chyba nie było. 50. Stwierdziłam, że już kupię to 50. I to jest to 50. I ona jest dobra, jeśli chodzi o brzuch, o biodra, o to, jak luźna powinna być, ze względu na swój krój. Ale tutaj to jest luźne. To jest tragedia, że to jest luźne. Więc przydałoby się to spiąć porządnie, zszyć jakoś, o, aby to można było po prostu nosić normalnie. Ja tego nie chcę oddawać, mimo tego, że to jest 100% poliester i to, w tym się można zagotować. Ale to jest cudowne, to jest piękne. To wygląda tak fajnie. I nawet, że to jest brązowy. I to są kwiatki. I może czasem wyglądamy sobie grubo. Ale dla mnie to jest jedna z tych sukienek, które naprawdę mi się podobają. I to, że ma rozcięcia. I w ogóle cudo. Naprawdę cudo. Następna sukienka jest to H&M Plus. Nie wiem czemu plus, ale jest plus. Sukienka bodycon w prążki. To jest sukienka, no już mocno za kolano, tak do połowy łydki, można by powiedzieć. I ona jest z jerseyu, tak to się chyba nazywa. 62% bawełny, 34% poliestru i 4% elastanu. Ona jest, no, elastyczna. I mimo tego, że ja nie za bardzo lubię się z takimi mocno opiętymi rzeczami, to już będzie chyba trzecia sukienka, którą naprawdę lubię taką, wiecie, opiętą. I nie przeszkadza mi to, że na przykład ten brzuch mi trochę odstaje i wygląda to tak czasem, jak coś zjem. Po prostu ona jest wygodna. I to, że też nie ma takiego wielkiego dekoltu z tyłu, też jest dużym plusem, bo często, gęsto, nawet jak się spotkałam z fajną sukienką, to ona miała taki dekolt na tyle, że mnie się by nie chciało po prostu w tym łazić. Dwie ostatnie rzeczy to są dwie sukienki tego samego kroju, jednak w dwóch różnych kolorach i w dwóch różnych rozmiarach. To, co teraz mam, to jest jasno-beżowy odcień. To jest bodycon w prążki. Jest to trochę inny materiał niż poprzedni, ale składowo jest ten sam, ponieważ to jest 63% bawełna, poliester 33% i elastan 4%. Ma tutaj guziki i jest jeszcze jeden zapasowy przy metce. Rękawki. One są jeszcze takie, wiecie, lekko pofalowane. Na dole też jest pofalowane i się tak kończy przed kolanem. No wygląda to cudnie. To jest rozmiar XXL. Czarny to jest rozmiar XL. Znajoma powiedziała, że to wygląda jak piżama. Ja stwierdziłam, że to wygląda cudownie i mnie to nie obchodzi, ale nie wiem. Ja polubiłam się z tym. Nie wiem czemu, ponieważ nigdy nie byłam wielką fanką takich rzeczy, a teraz nagle wow, i tu jeszcze w jasnym odcieniu. Czy jest to najlepszy materiał na lato? Oczywiście, że nie. Ale myślę, że na jakiś spacer, na coś takiego, wiecie, przejście. Jest jeszcze jeden odcień. Żółty. Ale ja miałam tak bardzo ochotę wziąć ten żółty. Ale jednak ten jasno-beżowy wygrał. Wiadomo, czarny to czarny.
zawsze go wezmę. Ale ten żółty dalej trochę kusi, jednak stwierdzam, po co mi trzecia sukienka w tym samym kroju? Nie, nie, nie. No i też stwierdzam, że akurat ten odcień jasno-beżowy nie jest najgorszy do mojej skóry. Jakby to był taki jasno-różowy. O nie, nie, nie. Nie, nie, nie. To wtedy wyglądam jak Peppa. Tu nie jest źle. Dobra, to teraz ostatnia rzecz z HM-u, czyli apaszka. Najprostsza rzecz pod słońcem, czyli taka satynowa chustka, którą można sobie wziąć na szyję, na głowę, no u mnie to raczej na głowę, ponieważ lubię od czasu do czasu zrobić sobie opaskę, można tak powiedzieć. I było kilka wzorów, ale ten kwiatowy to jest dla mnie cudo. Na włosy, i nie pod włosy jak babcia, tylko na włosy, do kucyka i w ogóle, ale ja takie rzeczy robię sobie, czy mi się uda teraz, czy nie? Nie wiem, chyba nie. Tylko trzeba pamiętać o tym, że jeśli robicie z tego taką opaskę, czyli wiążecie ją tutaj, pod spodem, to warto sobie najpierw związać włosy, nie tak jak ja, bo wplątujecie ją sobie w chustkę i tam w to wszystko, ale jestem cute. Dobra, to teraz Sinsay i w Sinsayu poleciałam. Oni mieli cotygodniowe wyprzedaże 20-30%. Czy tylko mnie tak czasem nachodzi, że zaczyna się wiosna, lato i jest taki sezon, że wszystko bym kupiła, że wszystko mi się podoba, że nakupiłam tego i kiedy ja w tym będę łazić, jak ja cały czas łażę w tym samym? No dobra. Sinsay zaczniemy od sukienki, która jest dla mnie must have, jeśli chodzi o rodzaj sukienki, czyli lekka sukienka, czarna i w kropy. To jest sukienka przed kolano, ale ma głęboki dekolt. I jeśli ktoś się boi, że coś wyjdzie, no to może lepiej sobie spiąć albo dorobić, nie wiem, jakiś guziczek czy coś. Ale to, co na pewno niektórych będzie bolało, to są rękawy. Rękawy są tak jakby niskie, ponieważ one się zaczynają tak na wysokości stanika. Jeśli ktoś nie lubi takich rękawów i chce normalnie wyciągnąć ręce do góry, to będzie mieć problem. Ja zazwyczaj nie mam z tym problemu, więc takie rękawy lekko nietoperzowate są dla mnie git. No ten dekolt. To jest taka kwestia, którą bym chętnie poprawiła. Albo sobie nawet tutaj przyszyć ten kawałeczek, ponieważ jest on dla mnie delikatnie za bardzo otwierający się na świat. Możliwe, że to by była idealna sukienka taka, wiecie, na przykład strój kąpielowy, żeby przejść, nie wiem, do restauracji, maybe. Jeśli chodzi o skład, to jest 100% wiskoza i wydaje mi się, że większość tego, co tam mam, to jest wiskoza. Staram się ostatnio patrzeć na składy. Staram. Czy mi to zawsze wychodzi? Oczywiście, że nie, ale chyba wiskoza nie jest aż taka zła. To teraz sukienka, którą pokochałam, jak ją zobaczyłam, ponieważ jest to sukienka z lnem. Ta sukienka jest cudowna. To, że jest z lnem, to jest 80% wiskozy, 20% lnu. I jak się okazało, ona jest taka do przepasania paskiem. Takim, że wkłada się w dziurkę i tutaj jest drugi pasek i tak trzeba sobie się spiąć. Jednak tu jest znowu patent, że tu już musiałam, przepraszam, no nie chciałam wam świecić dekoltem, tu już musiałam sobie spiąć szpilką, ponieważ to po prostu wyłazi wszystko. Ja ją sobie zostawię, żeby nie było. Ale mam inną sukienkę taką do przeciągnięcia tym paskiem z HM-u i ona jest cudowna i ona nie pokazuje mi wszystkiego.
Tu dosłownie jest wszystko. Nie da się tego normalnie jakby wziąć, przynajmniej nie wiem, w moim rozmiarze, w mojej budowie ciała, tak tego spiąć, żeby nie wyskakiwało wszystko. Ponieważ jakkolwiek się lekko ruszyłam i tu już wszystko wychodziło. Nie było tego widać na pierwszy rzut oka, jeśli chodzi o screeny, że ta sukienka w tej formie akurat występuje. Myślałam, że ona jest bardziej tak przez głowę. No ale... znowu te... nie ramionczka, te rękawki zaczynają się niżej, przez co też lekko mogą ograniczać ruch. I jest to dosyć taka konkretna sukienka, jakby czuć ją. Przyznaję się do tego, że nie powinnam jej zostawiać. Przez to, że właśnie trzeba z nią kombinować i w ogóle. Ale coś w niej takiego jest. Nie wiem jeszcze co, bo w niej nie łaziłam, ale coś w niej jest. Jest jeszcze chyba jedna sukienka, z którą też właśnie coś jest. W niej coś jest. I z nią coś jest. Co mi nie do końca pasuje i też tam trzeba popoprawiać, że tak powiem. Ale przejdźmy do niej. Wydaje mi się, że to już jest ostatnia sukienka, na jaką dzisiaj nie było stać do dnia dzisiejszego. Jest to sukienka mini z marszczeniem. I to jest tak, 77 poliester, 18 wiskoza i 5% elastanu. Ona wygląda cudnie. Ona ma ten dekolt, który ja akurat preferuję, czyli właśnie taką fałkę. Tył jest prosty, regulowany ramionczka, co jest mega atutem tego wszystkiego. Jednak to... no, jakbym chciała tutaj coś zmieścić, to bym coś zmieściła. Tu są wkładki. Więc tak naprawdę nie trzeba by było do niej nosić stanika. Ja preferuję, wolę ogólnie. I co się tutaj dzieje? To jest coś takiego mega dziwnego, że jakby odchodzi trochę tego materiału. Jak jakoś sobie tam ułożyłam ostatnio i to wyglądało w ten sposób, no 100 razy lepiej. Ale to trzeba jakoś ułożyć, tam trzeba coś zrobić. Właśnie to jest to coś, co mnie denerwuje w tej sukience. Tu coś trzeba jeszcze dodatkowo zrobić. Jeśli chodzi o podszewkę, ona umie wychodzić. To od razu. Ona umie wychodzić. Ale te marszczenia, to, że to jest tak jakby na jeden materiał, jeden materiał na drugi materiał, no wygląda to cudownie. Czy to jest najlepszy materiał na sukienkę? Oczywiście, że nie. Ale są pewne takie ciuchy, mimo tego, że coś z nimi musimy zrobić, czego się do niej jakoś przygotować i w ogóle wyglądają one jak milion dolarów i czuję się w nich jak milion dolarów i to jest właśnie taka sukienka. Mam spódnicę, znaczy tu jest body z Outfire. Mam spódnicę z rozcięciem i ona jest z lnem, spódnica midi z lnem, nie wiem czemu midi, ale jest midi. 55% wiskoza, 23% len, 17% poliester i 5% bawełna. To rozcięcie jakby jest duże, ale na to, na waszą nogę jakby, nachodzi taka pseudopodszewka, czy taka wierzchnia warstwa, znaczy nie wierzchnia, znaczy taka warstwa ochraniająca was przed za dużym odsłonięciem się. I do tego mamy tutaj taki ściągacz. Wszystko by było pięknie, gdyby tu z tyłu nie wychodziło mi od czasu do czasu taka warstwa materiału, która trzyma tą metkę i w ogóle. Ale samo w sobie uważam, że wygląda bosko. Tu boczne to marszczenie takie może lekko powodować, że patrzymy się na brzuch. Ale czy jak czujemy się dobrze, to patrzymy na brzuch? Nie, nie chce mi się. Jestem już na tyle stara, że przestaję czasem zauważać takie rzeczy. Jak się czuję dobrze, to się czuję dobrze. I to, co mnie się podoba, to jest to, że ona ma wysoki stan. To jest coś pięknego w tym wszystkim.
wysoki stan niech będzie we wszystkim. Przejdźmy do spodni, które ja najbardziej lubię. To są takie wycierające podłogę. Ponieważ to są te takie długie, ogromne spodnie. Najlepiej rozszerzane. I to są akurat spodnie z lnem. 55% wiskoza, 24% len, 17% poliester i 5% bawełny. Gdybym nie miała tych butów, to by było grubo, ponieważ jak je pierwszy raz założyłam do tenisówek, to przynajmniej z dobry centymetr bym mogła sobie skrócić, a tenisówki ja mam wysokie, tak żeby nie czyścić całej, wiecie, pracy moimi spodniami. To są też takie spodnie, wiecie, raczej nie do t-shirtów takich luźnych, tylko właśnie może koszula biała, może właśnie body. Coś takiego, co będzie raczej wchodziło pod, albo jakoś tak coś, co nie będzie za bardzo nachodziło. Jedyny problem jest taki, że mi się nie chce prasować tego czegoś. I musiałabym wyjąć parownicę najprawdopodobniej do... Chociaż nie, bo tu nie można pary. Lipa. To jednak muszę wziąć żelazko zwykłe. I to wszystko tu, co jest, trzeba by było rozprasować. Tu w tych butach jeszcze nie jest najgorzej. W ogóle te buty też są nowe, ale jakieś takie wygodne. Ale lekko też nadeptuję. Więc albo jeszcze wyższe buty, albo trzeba skrócić. Ostatnia rzecz jest z Reserved. Są to shorty imitujące spódnicę, jak oni to ładnie nazwali. I tam w Reserved, tu wiecie, tu były guziki. Po pierwsze myślałam, że te będą ciemniejsze, ale no, są ciemno-niebieskie, no, nie oszukujmy się, to nie będzie czarny. Ale te guziki, nie. Więc jak stwierdziłam, że na pewno już sobie zostawiam, bo to są pierwsze moje skort, tak to się nazywa? To jest short i skirt, czyli skort, tak mi się wydaje. Kiwię. No, ale takie spódnice, spodenki będą spoko rozwiązaniem. Jeśli spodenki będą za mało ok, a będę musiała coś mieć takiego bardziej eleganckiego. Bo to jest chyba takie bardziej eleganckie, no. Na pewno z tyłu to wygląda jak spodenki, no wiadomo, ale z przodu to jakaś taka spódnica. No, ale jak już odprułam, to się poczułam milion razy lepiej i stwierdziłam, że już mogę w tym łazić. I to też raczej jest ciuch z serii wkładam do środka albo biała koszula. Dużo czasu to zajęło, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja już to mierzenie raz przymierzałam. Ja już to mierzenie raz robiłam. Z ciuchami właśnie Reserved, bo miałam tam jeszcze inne rzeczy i z Sinseya, ale już oddałam. To była tragedia. A tu w większości jest git, oprócz tej pierwszej sukienki, którą trzeba zwrócić w tym małym rozmiarze. Małym. Napiszcie, co Wam się najbardziej podobało z tego wszystkiego, co najlepiej może wygląda. Ja wiem, że może nie wyglądam najlepiej, ale staram się. Napiszcie, co Wam się najbardziej podobało w komentarzach. Albo czy coś macie, albo czy na coś polujecie. Cokolwiek. I na razie. Pa!